Nie, tu nie jesteś milionerką czy osobą o znanym nazwisku. Jesteś numerem z akt kryminalnych. Nie ma tu żadnych przywilejów. Jakie to życie jest zaskakujące. Tutaj też docierają gazety. Wiem, że zabiłaś zakonnicę. Nieźle. Nie sądziłam, że będę z tobą dzielić apartament. Musiałam się o to trochę postarać. Taka tam fanaberia. Życie czasami jest niesprawiedliwe. Tak niesprawiedliwe, że będę miała szansę zemścić się na tobie. Ty przeklęta przybłędo. Zapłacisz za to, jak mnie upokorzyłaś. Odczep się ode mnie. Przybyła nowa więźniarka, ale to jakaś damulka. Chciałabyś zadawać się z elitą, co? Nawet gdyby była królową, na nic jej się to zda. Tutaj wszystkie jesteśmy równe. Nie dam ci spokoju. Zapłacisz mi za czas, jaki muszę tu spędzić. I za wszystko, co wycierpiałam przez ciebie. Oskarżyłaś mnie o wymuszenie. Teraz się przekonasz, co cię tu czeka. I nie krzycz na mnie, bo nie ręczę za siebie. Gdzie jesteście? Co się stało? Kto to tu zostawił? Kto to zrobił, Lucia? To ty, kretynko? Mów. Uspokój się. Nie panujesz nad sobą. Wcale nie. Dlaczego to zrobiłaś? To nie ja. Nie położyłaś tu tego? Przynieś nożyczki, Leandro. Jest stara kretynko. Zabijesz mnie przy Leandrze? Ona mnie nie obchodzi. Nikt mnie nie obchodzi. Umieraj, Laura. Odejdź wreszcie. Umieraj. A teraz odejdziesz ty. Zorientowałaś się? Ona to zrobiła. Kiedy profesor ożeni się z panią Weroniką, zamieszkamy we czwórkę w wielkim domu z ogrodem i basenem. Mojemu synowi będzie tam bardzo dobrze. Entonces mi muchacho sí va a estar muy bien, bien seguro, ¿eh? Sobre todo. Sí.
Pięknie będziesz wyglądać z żelazkiem koło basenu. Oby prąd cię nie kopnął. Wyzwam cię nieufności. Jesteś gorsza od dziecka. Wierzysz w każdą bajeczkę. Nie widzisz, jaka to kobieta? Udaję świętą, żeby cię do siebie przekonać. Pokazuję skruchę. Czyżbyś nie pamiętała, na co ją stać? Każdy może żałować tego, co zrobił. Bóg wybacza grzechy. Widziałam jej twarz. Była szczera. Płakała. Poza tym ożeni się z profesorem. Profesor też jej nie zna. Ta Weronika mnie nie oszuka. To żmija o trzech głowach. Dalej, wynocha stąd. Ruchy. Nie wiesz, co cię czeka. Nie mogę wszystkim nie ufać. Federikowi z jednego powodu, Weronice z innego, a profesorowi... Czuj, pani Weronika tu była. Czego chciała? Martwi się o ciebie i twoją przyszłość. Nie bądź naiwna. Ona chce złapać tatę. A nas niech szlak trafi. Zgadzam się, ta pani to żmija. Ludziom trzeba dać szansę. Ona mnie o to poprosiła. Tobie potrzebny jest dom, żebyś mógł się uczyć i coś osiągnąć w życiu. Z jakiegoś powodu twój ojciec wybrał ją na żonę i twoją nową mamę. Jeśli ktoś zasługuje na pogardę, to ta zła kobieta, która cię sprowadziła na ten świat. Ona cię zdradziła. Wychodzę. Już? Zobaczymy się jutro. Zostań. To twój dom. Wcale nie. Już późno. Gdzie spędzisz noc? W domu Weroniki. Teraz tam jest mój dom. Wcale nie. Z tą kobietą nigdy nie stworzysz domu. Czemu nie? Ja o tym zdecyduję. Gdybyś mnie posłuchał, nie przechodzilibyśmy przez to. Może masz rację. Nic by się nie stało. Jednak to moje decyzje i musisz je uszanować. Przynajmniej przyznaj, że mam rację. Nie masz racji. Dobranoc. W tym domu czuję się taka samotna. Nie ma Mariny, nie ma moich dzieci, nie ma Pati, nie ma Czuja. A teraz jeszcze ty odchodzisz. Kocham cię, mamo. Adios. Ricardo. Sí, diga. Cześć, mamo. Wiesz coś o mojej siostrze? Dzisiaj przewieźli ją do więzienia dla kobiet. Niemożliwe. Musimy ją odwiedzić. Razem? Boję się iść sama do więzienia. Zawiadom mnie, kiedy zechcesz tam pójść. Nie możesz zostawić jej samej. Sí, está bien, hijo. Dobrze. Adiós.
Biedna Marina.